Od jakiegoś czasu zadajemy coraz więcej pytań sztucznej inteligencji, od bardziej ogólnych takich jak jaki jest produkt krajowy brutto Turcji, po bardziej specyficzne, czyli jak sprawić, żeby Dawid Podsiadło w końcu przyjął zaproszenie na LinkedInie, które mu wysłałem jakiś czas temu. Dawid, nie duśmy w sobie tych uczuć dłużej. Przyjmij zapkę, proszę. Zastosowań sztucznej inteligencji jest jednak dużo więcej. Kolejne pojawiają się w zasadzie każdego dnia. Jedno z takich zastosowań przyszło mi do głowy w kontekście nowego biura, jakie planujemy dla Brand24 w drugiej połowie tego roku. Przenosimy się do innego budynku. Tam będziemy mieli nowe biuro i w tej chwili jesteśmy na etapie prac, gdzie projektujemy to, jak to nowe biuro będzie wyglądać. I aby przekazać naszą wizję tego, jak chcemy, żeby to biuro wyglądało, pomyślałem, że przygotuję wizualizację, do których mógłbym wykorzystać Midjourney czy inne narzędzia, które mogą pomóc w projektowaniu przestrzeni we wsparciu sztucznej inteligencji. I miałem tutaj taki duży zgrzyt, bo pierwsze projekty, jakie podesłało nam biuro architektoniczne, to były projekty zrobione w SketchUpie. To jest absolutnie zrozumiałe, jest to takie najpopularniejsze narzędzie. Sam używałem Google SketchUpa, żeby zaprojektować fragmenty naszego domku. Natomiast jest to narzędzie, którym wizualizacje są delikatnie mówiąc mało inspirujące. I to, na co zwróciłem uwagę, to że na pierwszym etapie, na takim początkowym etapie, wyobraźmy sobie, że jestem biurem projektowym i chcę zainspirować klienta. Zazwyczaj dzieje się to w oparciu o różne moodboardy, jakieś przykłady starych realizacji, a tutaj przy pomocy sztucznej inteligencji możemy klienta inspirować i w pewnym sensie podjarać go do projektu, pokazując mu te same wizualizacje, które przygotowaliśmy w SketchUpie, ale w bardziej wyrafinowanej formie, już w formie wyrenderowanej, pozwalającej lepiej zrozumieć korzyści, lepiej sobie to zwizualizować klientowi, który pewnie nie ma takiego przestrzennego wyobrażenia jak typowy architekt. Ja jestem przykładem takiego klienta, ja bardziej oceniam przez wzrok, więc te pierwsze projekty, które dostaliśmy od biura architektonicznego zrobione w SketchUpie, no były delikatnie mówiąc mało inspirujące, ale jeszcze raz podkreślę, rozumiem ich zasady, w SketchUpie wszystko jest fajnie wymierzone, możemy sobie zaprojektować, gdzie będą gniazdka i tak dalej, więc jakby kompletnie nie mówię, żeby nie korzystać z Google SketchUpa. Mówię jedynie, że przed pokazaniem efektów pracy w Google SketchUpie docelowemu klientowi można to przepuścić przez sztuczną inteligencję i efekt jest naprawdę niesamowity. Zobaczcie, jak to wygląda. Przygotowanie wizualizacji zacząłem od mojej ulubionej aplikacji, czyli Midjourney. To jest aplikacja, która ma bardzo szerokie zastosowania w tworzeniu wizualizacji, grafiki. Nie jest to aplikacja zaprojektowana z myślą o architektach, ale myślę, że może również być wykorzystana w tym celu. Tutaj widać, bawiłem się trochę fotorealistycznymi kotami. No i tutaj zacząłem takie pierwsze przymiarki do biura. Tu są tagi, których użyłem, opis, którego użyłem, nowe biuro, nowoczesne, startup, czarna pogoda, białe, czarna podłoga, białe biurka. To był taki pierwszy kluczowy element, który chciałem zaznaczyć na designie, no ale zauważyłem szybko, że podłoga tu jest z jakiegoś tworzywa sztucznego lub z jakichś gigantycznych płyt, a u nas będzie wykładzina, więc szybko zamieniłem to na Black Carpet Floor w hashtagu. Oczywiście Midjourney przyjmuje też komendy po polsku, ale z moich doświadczeń dużo bogatsza jest baza, którą on dysponuje, jeśli chodzi o słowa anglojęzyczne, więc wydaje mi się, że to działa troszeczkę lepiej, choć nie mam na to chyba żadnego dowodu. No i tutaj już zaczęło się pojawiać coś, co jest bliżej tego, na czym mi zależało. Dodałem oczywiście też zieleń. On z tą zielenią delikatnie mówiąc przesadził. Większość ludzi, którzy komentowali na Facebooku czy nigdy nie mówili, że wydamy fortunę na ogrodnika wewnątrz firmy, więc jakby chciałem uspokoić, to są tylko takie wstępne wizualizacje. My to oczywiście będziemy upraktyczniać. Wiadomo, że sztuczna inteligencja jakby nie ma do końca pojęcia tego, co jest praktyczne. Tutaj potrzeba jest właśnie prawdziwego architekta i to jest chyba jeden z fajnych dowodów na to, że ta sztuczna inteligencja tutaj nie zastąpi architektów, tylko wesprze i przyspieszy ich pracę. No i z tych kilku projektów najbardziej podobały mi się pierwszy i trzeci, więc jak widzicie, rozszerzyłem je sobie do pełnej rozdzielczości, ale też poprosiłem o wariację tego pierwszego elementu, bo on jest bardzo zbliżony nawet do tego biura, które mamy dzisiaj, bo nasze biuro dzisiaj wygląda podobnie, też czarna podłoga, białe biurka, czarny sufit, dużo takiego, powiedzmy, minimalizmu. No i widać, że on mi tutaj rozszerzył, przygotował w pełnej rozdzielczości to pierwsze zdjęcie.
No, z tego już byłem bardzo zadowolony, żeby móc to podesłać jako wizję do biura projektowego. Widać, tutaj był problem z podłogą, która nie jest materiałowa, tylko jest z jakiegoś tworzywa sztucznego. No i tutaj przygotował kilka wariacji tego pierwszego zdjęcia, widać z różnymi układami. Tutaj są donice z rośliną, tutaj na przykład już ich nie ma, więc tego typu rzeczy. Więc poprosiłem jeszcze o ponowne, całkowicie jakby od nowa wygenerowanie konfiguracji, wygenerowanie tych czterech ujęć i tu znowu najbardziej mi się podobało to, najbardziej było to zbliżone do tego, co chcemy osiągnąć, najbardziej było zbliżone do przestrzeni, w której będziemy się jakby poruszać, więc wybrałem to jako rozszerzenie i wyeksportowałem sobie w nieco wyższej rozdzielczości. Dalej leciałem podobnie, czyli ponownie poprosiłem o kolejną czwórkę. Z tego grona najbardziej pasowało mi to do przestrzeni, którą operujemy, więc mogłem sobie to wyeksportować. I tak robiłem ponownie i ponownie i ponownie i w ten sposób tutaj mi się aż dwie podobały, trzecia i czwarta, więc w ten sposób wygenerowałem sobie całą grupę wizualizacji i oczywiście jakbym pokazał coś takiego wykonawcy i poprosił o realizację, to by się pewnie złapał za głowę, no ale jest to na pewno powiedzmy na tym wczesnym etapie inspiracji, gdzie decydujemy o kolorach, o kolorze wykładziny i tak dalej, o kolorze sufitu, wydaje mi się, że jest to dużo bardziej skuteczniejsze niż wizualizacje w SketchUpie, których nie ma za bardzo światła, ten rendering jest trochę słabsze. Widać, że ja się tutaj też trochę bawiłem projektowaniem wnętrz niebiznesowych, ale tutaj w komunikacji z zaprzyjaźnioną panią projektant pokazywałem jej możliwości tego rozwiązania. Tutaj znowu pewnie wykonawca by się złapał za głowę, żeby coś takiego zrealizować. No ale jest to bardziej, powiedzmy, taki wstępny etap inspiracji. Co wam chciałem pokazać teraz, to jak przy pomocy Midjourney wykonać przeróbkę istniejącego projektu. To są projekty, które podesłał mi, jakby podesłało biuro architektoniczne. Tu jest jakby wizualizacja wstępna salki. No i ja mogę ją wgrać i potem kopiując adres obrazka, można przekazać ten adres obrazka w prompcie do Midjourney i dodając garść słów mogę opisać, jak mają przerobić. I widzicie, że tutaj już nie tworzył zupełnie nowej sali konferencyjnej, zupełnie nowego ujęcia z jakiejś trochę dziwnej kamery, tylko zrobił dokładnie to samo ujęcie, które jest tutaj. Na niektórych nawet zgadza się liczba krzeseł, które tutaj zaplanowano, więc tu już macie przykład takiego bardziej wiernego odtworzenia w zgodzie z projektem, w zgodzie z jakimś pomysłem na zaplanowanie przestrzeni, ilością powierzchni, którą tu mamy, ilością krzeseł, tego typu rzeczy, tym, czy ma być na ścianie telewizor, czy nie. Więc tu już mamy więcej takich projektów. No i tutaj zacząłem modyfikować te pierwsze. One nie zakładały, tutaj jest drewniana podłoga, więc ja prosiłem, żeby mi to w kolejnych projektach podmienił na czarną. Tutaj z kolei była czarna z tworzywa sztucznego, więc trzeba Midjourney podpowiadać, żeby zrobił to z wykładziny. I tego typu rzeczy, tak to wygląda. Potem poprosiłem trochę już bez przekazania zdjęcia tego oryginalnego projektu, jaką sobie wyobrażę taką salę konferencyjną, więc tutaj już odpłynął totalnie z bajerami i z możliwościami, no tylko że musielibyśmy być dużo bogatszą firmą, żeby nas było stać na taką salkę, no ale projekty na pewno są fajne. Tutaj już było coś nieco bliżej tego, na czym nam zależało, czyli czarne lamele. Tutaj lamele opisałem słowami tutaj wall slats po angielsku, black wall slats to są lamele, więc tutaj już zaczęło to przypominać coś, co chcieliśmy osiągnąć. Teraz zobaczcie, to są projekty w SketchUpie, które dostaliśmy od biura projektowego. Wyobraźmy sobie, że jestem takim biurem projektowym i jestem na etapie, na którym rozmawiam z klientem nie o wtyczkach czy o funkcjonalnym rozkładzie, tylko jestem na etapie, na którym rozmawiamy o kolorach materiałów, o tym, jak to będzie ze sobą się komponować. Wydaje mi się, że warto, przynajmniej ja, jakbym był biurem architektonicznym, jakbym prowadził takie biuro, to przepuszczałbym te
obrazki jeszcze przez silnik renderujący, choćby taki jak Midjourney, ale zaraz pokażę wam jeszcze kilka innych narzędzi. No i zobaczcie, tutaj kopiując adres tego obrazka, mogłem go przekazać znowu w prompcie i dodając dokładnie ten opis, który dodawałem wcześniej, uzyskuję coś, co jest jakby już bardziej zbliżone do tej powierzchni. Zobaczcie, że szczególnie ten drugi obrazek, który on tutaj zaproponował, jest relatywnie blisko tego, co chcemy osiągnąć, więc mogłem ten obrazek rozszerzyć. O, tu widać jeszcze przykłady salki. Mogłem ten obrazek rozszerzyć i wydaje mi się, że taka wizualizacja, ponownie podkreślę, na etapie decydowania kolorystyki, jakby tego, jak to wszystko komponuje się, ta zieleń z czarnym czy z bielą, jest dużo bardziej inspirująca i dużo bardziej praktyczna niż ten SketchUp, na którym jest bardzo ciężko ocenić jakby jakość kolorów, to czy ta podłoga powinna być ciemniejsza czy jaśniejsza, tego typu rzeczy. Więc tutaj widać, że jeszcze się troszkę bawiłem z salką konferencyjną, z różnymi wariantami, zieloną podłogą, większą ilością zieleni, mniejszą ilością zieleni. Poprosiłem, czy wykorzystałem funkcję Describe, o której kiedyś wam pisałem na LinkedInie, czyli funkcja, dzięki której można zobaczyć, w jaki sposób w pewnym sensie myśli Midjourney, czyli wrzucić mu zdjęcie dzięki funkcji Describe. On opisze dokładnie, jak on to widzi, jakiego prompta można byłoby użyć, żeby uzyskać takie konkretne zdjęcie, więc bardzo potężna funkcja, bo może nam podpowiadać na przykład, w jaki sposób Midjourney jakby mówi na panele, w jaki sposób mówi na biurka. No, biurka akurat są raczej bardzo uniwersalnym zwrotem po angielsku, ale są niektóre elementy biur, wykończenia, czy w ogóle wykończenia wnętrza, które mogą mieć bardziej niszowe, branżowe nazwy. No tutaj sobie gdzieś tam tworzyłem wizualizację całkowite biura. Oczywiście nasze biuro nie będzie tak wyglądać, nie będzie wielopoziomowe. Tutaj po prostu testowałem sobie, jak to trochę działa. Okej, ale poza Midjourney jest naprawdę wiele aplikacji zaprojektowanych z myślą wybitnie o projektantach wnętrz albo projektantach jakby zewnętrznej części, na przykład ogrodów. I Reroom jest jednym z takich najbardziej wartościowych, najszybszych do wykorzystania. Efekt jest najfajniejszy. Dzięki, podziękowania dla was, bo wy podesłaliście w komentarzach link do tej aplikacji. Możemy sobie ją tutaj szybko przetestować. Kliknijmy New Render, wybierzmy jedno ze zdjęć, powiedzmy zdjęcie tej przestrzeni Open Space. Wykorzystujemy cały ten, no i możemy wybrać jeden ze stylów, prawda? Zobaczmy Minimalist Heaven, ja jestem fanem minimalizmu, więc możemy wypróbować. Klikamy render. Jakby w darmowej wersji mamy 3 kredyty. Wydaje mi się, że nawet są 3 kredyty co miesiąc chyba, bo ja już wcześniej swoje wykorzystałem, a tu widzę, znowu mam 3. No i zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Okej. No jakby moim zdaniem efekt jest fenomenalny. Oczywiście do dopracowania pozostają takie kwestie jak podłoga, kolor podłogi i tak dalej, ale zauważcie, że jest idealne odwzorowanie ilości krzeseł, ilości biurek, jakby tej zabudowy. W przeciwieństwie do Midjourney, w którym były jednak istotne różnice między tym obrazkiem oryginalnym, który wgraliśmy i który pokazaliśmy, do projektu finalnego. W tym przypadku jest w zasadzie odwzorowane jeden do jednego i to jest w tych aplikacjach naprawdę niesamowite. Tych stylów jest tutaj naprawdę sporo, więc można naprawdę w ciągu kilku minut przetworzyć rendery, które jakby chcemy pokazać klientowi, na naprawdę fotorealistyczne projekty, które wyglądają niesamowicie. I takich platform, jak wspomniałem, jest więcej. Znalazłem jeszcze takie platformy jak reimaginehome.ai. Ona służy nie tylko do wnętrz, ale też do jakby zewnętrznej powierzchni. Tutaj widać przykład, jak można zmienić przedsionek przed naszym domkiem od paleniska poprzez ściernisko do baseny i absolutny luksus. No tutaj też widać Marian jakby luksusowo.
Więc również fajna platforma, działająca podobnie jak ten Rerum AI. Taką chyba najbardziej dopracowaną platformę, choć niestety płatną, jaką znalazłem, to jest Home Designs. Ona może nie jest najszybszym rozwiązaniem, nie jest tak szybka jak ten Rerum AI, ale daje bardzo bogate funkcje, jeśli chodzi o możliwość customizacji tej przestrzeni, podmiany dywanów, obrazów na ścianie, jakby tego typu rzeczy. Te rzeczy możemy też robić w Midjourney, ale wymaga to dużo więcej gimnastyki. Tutaj ten Home Design AI, zarówno wnętrze, jak i zewnętrzne powierzchnie pozwala przetwarzać, jak widzicie tutaj w przypadku ogrodu. Tak jak sobie sprawdzałem te strony w SimilarWebie czy jakichś narzędziach SEO-owych, to Home Designs AI naprawdę rośnie bardzo szybko w tej chwili w użytkowników, więc wydaje się, że jest to jedna z takich najpopularniejszych platform tego typu. Z moich doświadczeń tak wyszła najbardziej dopracowana z wszystkich tych projektów. No i wydaje mi się, że takich projektów będzie powstawać coraz więcej. Podsumowując, bardzo przydatne narzędzia. Uważam, że branża architektoniczna mocno skorzysta na narzędziach związanych ze sztuczną inteligencją. Te narzędzia pozwolą przenieść projekty, które są tworzone czasami w SketchUpie, do naprawdę jeszcze wyższego poziomu. Pozwoli to na wygrywanie jeszcze większej ilości klientów i w pewnym sensie zwrócenie na siebie uwagi nawet na wczesnych etapach budowania relacji z klientem. Nie sądzę, żeby sztuczna inteligencja była gigantycznym zagrożeniem dla branży architektonicznej. To jest trochę tak jak w zasadzie z każdym innym segmentem. To nie będzie oczywiście tak, że sztuczna inteligencja wyprze ludzi, wyrzuci ich na bruk, tylko ludzie, którzy będą korzystać ze sztucznej inteligencji, po prostu będą mieli przewagę nad ludźmi, którzy z niej nie korzystają i systematycznie więcej biznesu, więcej wygranych umów z klientami będzie trafiać do tych pierwszych. Więc jest to coś, czego warto być świadomym, warto jak najwcześniej z tego typu narzędzi zacząć korzystać. Mam nadzieję, że materiał okazał się przydatny. Jeśli tak, to zostawcie lajka lub subskrybujcie. To naprawdę bardzo mocno wspiera kanał, bardzo pomaga. Dzięki śliczne.